Sprawę mamy. A? Jaką? Dawaj walizkę. Nie mam kluczyka. Twój pech. Panowie, chwileczkę, no chyba nie obetniecie mi ręki z powodu jakiejś pierdolonej walizki. Jak ja bym wtedy wyglądał? Co najmniej niesymetrycznie. Nie chcę być kaleką do końca życia. Przecież ja mam rodzinne plany na wakacje, jestem biznesmenem. Potrzebuję tej ręki do pracy na laptopie, do drapania się w tyłek. Na pewno mam gdzieś ten kluczyk, o który się tutaj rozchodzi. Tego poszukaj, Ramusie, ale już! Dobra. Przepraszam. Może jesteś mordekowany. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Kupiłem sobie ten garniak na takie chwile jak ta. Zapłaciłem 1500 baksów za to, żeby koleś, którego mam rozwalić, zapamiętał sobie dobrze, jak wyglądam. Może i ten sweter jest wieśniacki, ale taki właśnie ma być. Bo mnie w przeciwieństwie do ciebie gówno obchodzi, co myśli o mnie facet, którego mam rozwalić. Chyba mnie nie zabijesz, nie jesteś mordercą. Skąd to możesz wiedzieć? Widziałem to w twoich oczach wtedy, w klubie. Ale będę. Dlaczego? Tata mnie prosił. Chciałam ci powiedzieć, że odchodzę od ciebie. Nie obwiniaj się, po prostu taka już jestem. Trochę zwariowana, ekscentryczna, nieprzewidywalna. Nie chcę, żebyś cierpiał, no ale nie myślałeś chyba, że będę z tobą na zawsze. W życiu. Miał ogromne szczęście. Kula trafiła w tytanową płytkę, którą miał wstawioną w miejsce płata czołowego. A co on jest, kurwa, Robocop? Niech mi pani powie. Szczerze. Dlaczego zabiła pani mecenasa Rolskiego? Tadek. To nie ta sprawa. Koniec wycieczki, wyłaź.